To co? Odkręcamy kurek z newsami. W tym tygodniu zadebiutowała gra Warcraft 3 Reforged, czyli remake gry strategicznej firmy Blizzard. Produkcja dostępna na komputerach w sklepie firmy za około 127 zł w wersji standardowej. Sama gra jest strategią czasu rzeczywistego, która zasłynęło z bardzo intensywnych doznań fabularnych, dobrej rozgrywki i świetnego trybu multiplayer. Remake posiada odświeżoną grafikę i poprawki w rozgrywce, a także sporo niedoróbek i dziwnych decyzji. Część graczy narzeka na problemy techniczne, usunięcie pewnych funkcji jak klany czy rankingi sieciowe, brak wsparcia dla kampanii użytkowników, brak nowych przerywników filmowych poza niektórymi oraz grafikę, która nie wygląda na to, co pokazywano wcześniej. Porównanie jednego z przerywników pokazywanego na pokazie gry z właściwą grą oglądacie w tle. Niby to remake i gra w nowych szatach, a jednak jakby odechciewa się świętować. Więcej informacji o jakości Warcraft 3 Reforged znajdziecie zapewne w filmie na głównym kanale TV Gry. Poznaliśmy datę premiery kolejnego dodatku do gry Dead Cells. Pakiet zatytułowany The Bad Seed wyjdzie 11 lutego na wszystkich platformach w cenie około $5. Rozszerzenie ma wprowadzić nowe lokacje, rodzaje broni oraz oczywiście przeciwników, bardzo wymagających. DLC ma być zorganizowany w taki sposób, że skorzystają z niego także mniej doświadczeni gracze. Będzie to po prostu jedna z alternatywnych ścieżek przejścia gry. Dowiedzieliśmy się, jakie gry trafią w lutym do popularnych abonamentów na konsolach. Nabywcy PlayStation Plus i posiadacze PlayStation 4 będą mogli dodać sobie do konta Bioshock The Collection, czyli zestaw składający się z Bioshocka, Bioshocka 2 i Bioshock Infinite w odświeżonych wersjach. Drugi tytuł to The Sims 4, oczywiście bez dodatków. I tu niespodzianka, plusowcy otrzymają trzecią grę, Firewall Zero Hour, czyli grę pod gogle PlayStation VR. Oferta Games with Gold prezentuje się następująco. Posiadacze Xboxa 360 i Xboxa One w ramach wstępnej kompatybilności otrzymają Fable Heroes i Star Wars Battlefront z 2004 roku. Posiadacze Xboxa One mogą też liczyć na TT Isle of Man, Right on the Edge oraz całkiem udaną przygodówkę Call of Cthulhu. Set within the iconic universe of H.P. Lovecraft. Studio Phoenix Labs wraz ze swoją grą o polowaniu na potwory Dauntless zostało wykupione przez firmę Garena, należącą do azjatyckiego koncernu Sea Group. Twórcy zapewniają, że w dalszym ciągu chcą rozwijać Dauntless i mają w planach także przyszłe gry. Producent został założony w 2014 roku przez byłych pracowników Riot Games. Ich pierwsze dzieło jest dostępne w modelu free-to-play. Jedną z ciekawszych premier ostatnich dni jest The Walking Dead Saints and Sinners, czyli gra na gogle VR dostępna na razie na PC-tach. The Walking Dead, gogle VR, zapytacie? Ale może warto się zainteresować, bo produkcja zbiera pozytywne recenzje i opinie graczy, chwalona jest za oddanie klimatu komiksu i serialu oraz ciekawą rozgrywkę, krytykowana za błędy i techniczne niedociągnięcia. A na koniec dwa newsy z obozu Valve. Po pierwsze wygląda na to, że Half-Life Alyx, zapowiedziana niedawno gra na gogle VR, rzeczywiście pomogła sprzedać Valve Index, czyli gogle tej firmy. Superdata szacuje, że w 2019 roku Valve sprzedało 150 tysięcy sztuk zestawu VR, w tym 103 tysiące w czwartym kwartale, po zapowiedzi gry. Przy okazji inne gogle, które dobrze radziły sobie pod koniec 2019 roku, to PlayStation VR, gdzie sprzedano 338 tysięcy sztuk, i Oculus Quest, który osiągnął wynik 317 tysięcy sprzedanych pudełek. Wracając do Valve, karcianka Artifact najwyraźniej została na razie porzucona. Od jakichś 12 miesięcy nie pojawiła się żadna aktualizacja. To wszystko na dziś. Dobranoc, czy co tam robicie?